Bo jak polityk przyjeżdża, zwłaszcza przed kampanią albo w kampanii, to coś będzie obiecywał. Będzie miał jakieś plastikowe czeki, na których będą duże sumy, przywiezie ze sobą wozy strażackie, zaproponuje kosmodrom, może metro, stąd do Dęblina, żeby koledzy i koleżanki mojej żony mogli po zajęciach jeździć i odetchnąć trochę puławską atmosferą. My nie, bardzo przepraszam, ale my nie jesteśmy z tych. Nie przyjechaliśmy tutaj, ja nie przyjechałem tutaj was oszukiwać, mamić, uwodzić, opowiadać, jakie to będą cuda na pół roku przed wyborami, chwilę po wyborach, żeby później zniknąć na 3,5 roku, a później pół roku przed wyborami znowu się pojawić i opowiadać bajki. To nie jest ta polityka, której chcemy. W piątkowe popołudnie przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia odwiedził Puławy. Lider Trzeciej Drogi spotkał się z mieszkańcami na spotkaniu otwartym, podczas którego pytany był o sytuację w zakładach azotowych Puławy, waloryzację 500+, zmiany systemowe w oświacie oraz o rozdziale państwa i kościoła. Po pierwsze, trzeba uporządkować kwestie zarządu, zarówno w Puławach, jak i w całej grupie azotów. Mówiłem już o tym, a teraz sięgnąłem po kartkę, żeby nie przekręcić żadnej z liczb, które podam. Wynagrodzenie członków zarządu w 2022 roku. Mówię o zakładach tutaj oczywiście. Jacek Janiszek, ponad 1 milion złotych, w tym pół miliona złotych premii. Adam Lesiński, ponad 500 tysięcy złotych, w tym 300 tysięcy złotych premii. Justyna Majsnerowicz, 350 tysięcy złotych za pół roku pracy. Andrzej Skwarek, prawie 400 tysięcy, Renata Tyszer, 350 tysięcy za pół roku pracy. Wpłaty na PiS przez członków zarządu zakładów azotowych Puławy i Grupy Azoty w 2023 roku. Wspomniany pan Jacek Janiszek, ten od pół miliona złotych premii, 25 tysięcy złotych. Tomasz Hryniewicz, były prezes zarządu zakładów azotowych Puławy, 40 tysięcy złotych, czyli prawie limit. Filip Grzegorczyk, wiceprezes Grupy Azoty, 45 tysięcy złotych darowizny na PiS. Tomasz Hinz, prezes Grupy Azoty, 43 tysiące złotych, czyli limit dopuszczalny prawem na PiS. Mariusz Grab, wiceprezes Grupy Azoty, prawie limit 41 tysięcy złotych na PiS. Czytać dalej? To tak to właśnie wygląda. I się zastanawiacie, gdzie są pieniądze? Się zastanawiacie, kto dzisiaj tak naprawdę rządzi waszą firmą, waszymi azotami, jaki cel jest, jaki interes mają ci ludzie, żeby puławianom żyło się lepiej, czy żeby zrobić przelew na PiS? Gdzie jest ich odpowiedzialność? Tu? W Puławach? Czy na Nowogrodzkiej? Komu oni służą? To są zakłady, które powinny służyć temu miastu. Będziemy przeciwko waloryzacji 500+ do 800+. Nie będziemy przeciwko 500+, ale przeciwko waloryzacji do 800+, bo to jest upokarzająca dla ludzi kiełbasa wyborcza. To jest traktowanie ludzi jak głupich, którzy nie rozumieją, że pieniądze, które rząd chce teraz rozdać, trzeba skądś wziąć. I jeżeli rząd chce wziąć te pieniądze, czy chce mieć te pieniądze na rozdanie, to musi je albo wydrukować, albo pożyczyć. Podczas spotkania mieszkańcy mogli zapisać się do obywatelskiej kontroli wyborów, a także wziąć udział w pikniku dla rodzin. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dębryńskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 6325. Plus Oil, twoje auto jest w rękach profesjonalistów.